Krwawie! Andrzej! Do domu. Otwierajcie drzwi, bo krwawie, muszę to przeżyć. Przeżyjesz, mano! Siema, nameczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do gry, która bardzo wam się spodobała, czyli Ancient Warfare 2. Nie jeden, nie trzy, a dwa. Jest to tak zwany taps w pierwszej osobie. Mi również grało się bardzo przyjemnie, dlatego bardzo mnie cieszy, że tak miło i przyjemnie przyjęliście tę serię na moim kanale. Dzisiaj będziemy kontynuowali kampanię. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co dalej Król Artur będzie miał do zrobienia, czyli my, to zapraszam na intro. Dobra, jeżeli pamiętacie, to w pierwszym odcinku przeszliśmy dwa punkty kampanii i tak samo mamy na niebiesko zaznaczone 1 i 2. Teraz została nam trzecia misja kampanii, czyli właśnie Revenge, czyli zemsta tak zwana po angielsku. Znaleźliśmy czerwoną armię, która zabiła naszych tutaj koleżków i że aż się gotujemy ze złości, musimy pomścić naszych przyjaciół tak brutalnie jak to możliwe, więc spróbujmy to zrobić. Dobra, nie do końca wiem jak się podnosi, więc napiszcie mi, a ja na pewno dam wam znać, wiecie, co dalej. No całkiem już tutaj nieźle walczę, muszę przyznać, ten ma jakiś młot. Tam jeszcze jeden żyje? Co ty, przecież on umarł, o co chodzi? Jakim cudem on wstał? O, ten rzucił do mnie. Tutaj walony koleś. Ten też będziesz rzucał? Już rzuciłeś swoją broń, więc nie masz już czym tutaj ze mną wajować. Wojować. Trochę słabo. Boję się, że w końcu będzie... O Jezus. Patrzcie, właśnie mówiłem o tym, że boję się, że będziemy musieli nauczników tutaj dostać się. I teraz muszę z nimi walczyć. Muszę ich pokonać. I to tak dość prędko, bo z łucznikami to nie ma żartów. Sami zresztą o tym wiecie. Mógłbym rzucić swoją bronią w jednego z nich. Gin! A, głowa ucięta. Teraz tak, tych trzeba porobić. O, dobra, jakoś się udało. Ale to może być ciężkie, zobaczcie ilu ich tam jest. Mam kluczyk, to plus. Ilu jeszcze... Co ja tutaj robię za jakieś kombinacje? Jestem najlepszym wojownikiem na świecie. Wszystkich zabiłem, wszystkich. Żaden nie został. Idźmy po miecz i kontynuujmy naszą piękną przygodę w grze komputerowej. Resistance, czyli odporność. Czerwoni zobaczyli, że jesteśmy silni, ale już nas zauważyli i wiedzą, znaczy znaleźli sposób, myślą, że jeżeli zbiorą się w kupę, to będą w stanie nas zatrzymać. Dlatego zrobili barykady, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy czy damy sobie radę z barykadami. Zaczynajmy. Jestem, zobaczymy jak te ich barykady będą wyglądały. No, są mniej więcej blisko, więc to faktycznie może być jakimś tam problemem. Ten ajajaj. Dlatego trzeba zabić, no bo on miał tarczę, więc logiczne, że to trzeba było od boku. Ten nie ma broni, więc możemy z przodu po prostu podejść. Tego trzeba tak ze strony troszkę i tego też z tej strony trzeba. Dokładnie! Nie no, jestem mistrzem. A ja bym na przykład tarczę chciał podnieść. Mogę? Resku. O, mam tarczę. Wziąłem tarczę. Mam tarczę czy nie mam C? Mam tarczę, dobra, czyli spoko, widzicie? Potrafię podnosić tarczę, broni jeszcze nie potrafię. Może E na przykład się podnosi. Ale z tarczą będzie dość... Myślę, że będzie łatwiej trochę, nie? O, o. Dobra, pięknie. Teraz tutaj w nogę, pięknie. Nie no, kurde. Jestem mistrzem wszystkiego. Nic beze mnie by nie istniało. Ten ma jakieś tutaj widły. Ujejku. Tarcza mnie ochroniła, patrzcie na to. Oni są dobrzy z tymi widłami. O ty, cwaniaczku. Dobra, udało mi się uciąć mu głowę, ale no naprawdę z tymi widłami to byli kozaczki. Takie... Okej, mam klucz. Ojojoj. Ty mnie w sumie zaskoczyłeś tutaj, ale tutaj takie kombinacje no lecą. Dalej są, znowu są łuki, więc muszę troszkę uważać. Wydaje mi się, że to, że mam tarczę... O kurde, dostałem w głowę. To nie za dobrze, że dostałem w głowę z łuku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dostałem też w klatę, ale od razu otworzyłem drzwi. No takie słabe te barykady, bym ich powiedział. Zobaczmy, co tutaj Król Artur, czy znowu wyciągniemy miecz. Tak jest, wygraliśmy, przechodźmy dalej. Okej, czyli kolejne Way to the Armory, czyli będziemy zdobywali podobno jakąś zbroję. Będziemy tutaj, że oni się zorientowali, że będziemy potrzebowali lepszych rzeczy, żeby pozbyć się barykady. Chociaż ja jeszcze tej barykady nie widziałem, może ona gdzieś będzie później. No i podobno będziemy tutaj jakiegoś niebieskiego króla armor zdobywać. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. I tak wydaje mi się, że nie ma kozaka na mnie w tej grze. No po prostu nie ma. Dobra, zaczynajmy. Niech pierwszy tylko starczą podejdzie. Ja mam sobie tutaj ubiorę. Ten ma jakiś taki fajny miecz miał. Taką katanę trochę bym nawet powiedział, że to była. No jest ich zdecydowanie więcej niż poprzednio. No i faktycznie idą na mnie w grupkach. Ten tutaj był kozak. Dobra, tutaj mi się udało. Tutaj również. Myślałem, że dwóch naraz.
On patrz, on szedł z głową kolegi, mówi: nie no, pomszczę cię, Stefan. Stefan, ja cię pomszczę. Ten ma jakieś takie... O, oni rzucają, patrzcie, no włóczniami do mnie rzucają. Tu było blisko, o kurde, patrzcie ilu tutaj jest, z pałkami. Policja! Dwóch naraz siekam, no naprawdę jestem przekozakiem. Ten ma jakiś młot. O kurde, ogniste strzały. No nie, dlatego to ja nie powinienem się tak wpierniczać. Dobra, mam to, więc... Kuku, nie mogę wziąć tarczy. Przypał. Jak sobie mam poradzić z ognistymi strzałami? Dobra, na razie ominąłem wszystkie ogniste strzały. O nie, dobra. Never mind. Jedną jednak dostałem i krwawie. Krwawie! Andrzej! Do domu. Otwierajcie drzwi, bo krwawie, muszę to przeżyć. Przeżyjesz, mano! Jest. Droga do zbrojowni jest dłuższa i cięższa niż byś sobie tutaj to się spodziewał tego, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby to osiągnąć, więc próbujmy dalej dojść do armorowni. No faktycznie z taką halabardą, z taką dzidą, jak ja mam z tym walczyć? To glawia chyba się nazywa, nie? Dobra, udało mi się jakoś to pokonać, ale no to było już naprawdę hardkorowe. Tam jest nawet na koniu już typ. To naprawdę zaczyna się robić ciężkie. Te pierwsze poziomy były takie easy wciul. Natomiast teraz, patrzcie, no nie mogę ich pokonać zbytnio, dobra. Jest, nie, naprawdę, fajnie się w to gra, jest taka wczuta, jak musicie niszczyć tych samurajów. Dobra, pierwszy pokonany, drugi pokonany, trzeci również pokonany. Tutaj trzeba od prawej strony go zajść, dokładnie tego też by trzeba było od prawej strony zajść, dokładnie tego też by trzeba było od prawej, ale zaszedłem od lewej. Tego od tylca weźmiemy, no i teraz tak. Pięciu z włóczniami, a te włócznie naprawdę, znaczy to są widły, te widły naprawdę są ciężkim tutaj narzędziem do pokonania. Patrzcie, no. No, jak mam to pokonać? Na koniu nawet też na mnie jedzie, no. Dobra, udało mi się zabić tego na koniu, ale ci to są jacyś przekozaki. Dobra, dwóm naraz chyba głowę odciąłem. Okej, udało się. Kolejny na koniu na mnie jedzie, no. Ale ja bym chciał podnosić te bronie. No i co? Ajajaj, boję się, chyba dostanę na koniu. Nie, udało się, zabiłem. Niestety, koniku, przepraszam, nie chciałem ciebie zabić, tylko twój pan był taki niemiły dla mnie. Sam widziałeś, koniku, że próbował mnie twój pan zabić, a ja nie mogę. Mama mówiła, że nie mogę umierać do śniadania, więc do śniadania nie będę umierał. Tutaj łucznika zabijamy, no i kolejny chapter przejśnięty. Otwierajcie bramę. Wbijam się tutaj po miecz. Tylko kilka kolejnych kroków do zbrojowni. Mam nadzieję. Dobra, bo faktycznie ktoś z was pisał, że ta kampania jest naprawdę bardzo długa. No i faktycznie wygląda tutaj na dość długą, bo te chaptery, znaczy kolejne poziomy na każdym chapterze wydają się nieskończone. Niestety nie udało mi się, zabili mnie, więc całkiem słabo to wyszło. A nie powinni mnie zabijać, bo to raczej takie jakieś słabe giermki są. Fajnie było dość szybko ich niszczyć, żeby oni się nie schodzili tak ze wszystkich stron. Więc ja tutaj swoje tempo muszę troszkę no co jest? Zawsze ten sam! Teraz nic mi nie grozi. Wierzę w to, że teraz... typical. Chociaż nie powinno być wcale trudno, no bo co to jest za jakieś typki z maczugami, no? Maczugi takie były chipsy kiedyś, pamiętam. Bardzo dobre, dalej chyba są. Były ketchupowe. Weźmy klucz, będę czuł się bezpiecznie, wiedząc, że mam już w zanadrzu klucz. Dobra, temu się udało podciąć gardełko, temu również. Tylko żeby od tyłu nikt mnie nie zaszedł. Temu no dobra, idzie dobrze, nie będę kłamał, tylko teraz zostali łucznicy. Nie! Uciąć mu łeb! Łeb! Kurde, przypomniało mi się, patrzcie. Łycha! Pamiętacie łychę, czy nie pamiętacie? Wy to pewnie nie pamiętacie. Wy to pewnie nie pamiętacie, bo łycha to była taka bajka kiedyś, bardzo popularna. Udało się! Dziękuję. No i łycha to była bajka, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to sobie wpiszcie w YouTube, a na pewno tam będzie. Czy to już będzie to? Czy teraz dostanę armor? Ciężka rzeczywistość. Kiedy już dostaliśmy się w końcu do tej armorowni, czyli zbiorowni, zbrojowni, okazało się, że nic nie zostało poza kilkoma mieczami i tarczą, więc... Bardzo źle, czerwoni zniszczyli całe królestwo, ale król może jeszcze żyje, przekonajmy się. Dobra, myślę, że to będzie ostatnia wojna tego odcinka. Zobaczymy, czy w tym chapterze już przekonamy się, czy król żyje, czy jeszcze nie przekonamy się. O, patrzcie, mamy już naturalnie tarczę, więc nie będę musiał się zbytnio martwić o podnoszenie jej.
Więc robimy tutaj łuczników, jeden, drugi. Patrzcie, nie no kurde, jestem mistrzem po prostu. Co to jest? Serio ktoś takim czymś rzuca z tyłu? No to niezłe zabawy. Jak mam z tym walczyć na odległość? Dobra, udało się. Ale co to... Patrzcie, ten jaką miał fajną... Miał fajny młotek. Halabardę. Czy jak to tam się zwie? Dobra, udaje się. Tego odprawaj. Pięknie. Zostało już tylko trzech, więc całkiem szybko poskładałem całą tutaj tą... Oni mają bełty! To jest kusza! Z kuszy to ja bym nie chciał dostać, tak bez kapi. Kusza to całkiem powerful broń musi być. Tylko czemu ty już nie... Co? Takich typków z takimi halabardami to ja nie lubię zbytnio. Tutaj trzeba od prawej. No i znowu wracamy praktycznie do początku. Okej, ten akurat podniósł tą swoją dzidę i można było dość łatwo go zasiekać. No i co z tymi kuszami zrobić? Tamtą kuszę dam radę sobie spokojnie ominąć. Oni, jedyny taki plus, że oni dość długo ją tutaj, wiecie, ładują. Okej, udało mi się porobić tego kusznika. No i został mi tylko jeden kusznik. Okej, on strzelił, teraz będzie ładował, więc ja mam teraz szansę. Gin! Tylko, czy ja podniosłem klucz? Oto jest pytanie, bo nie pamiętam, żebym podnosił klucz. Tak, podniosłem klucz. Hu! Więc to koniec. Royal Ways, czyli King, zamek króla nie jest tak daleko, tylko kilka jeszcze tutaj stepsów to go, ale chyba dużo niebieskich ciał nie jest dobrym znakiem. To czy jest dobrym znakiem, czy nie jest dobrym znakiem, przekonamy się już w następnym odcinku, na który bardzo was zapraszam. Tak więc na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze stawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to zostawcie łapkę w dół. Stawcie suba również, jeżeli chcecie więcej. Tuż pod filmem taki czerwony przycisk, na pewno wiecie, gdzie, co i jak, po co ja wam to mówię. Stawcie również dzwoneczek na kanale, to bardzo pomaga. A na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się. Pa, pa. We'll be right back.